Yo, 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 witam was, Opsi. Wiem, że dużo z was potrzebuje kopiowania, zwłaszcza teraz, kiedy zbliża się nowa aktualizacja. Kasa będzie na pewno potrzebna, a więc mam dla was takie bardzo proste kopiowanie solo. Ustawiacie sobie tryb sterowania na swobodny, aby po prostu mieć opcję teleportu. Z dołączeniem do akcji musicie posiadać bunkier. W bunkrze MCO na pace musicie mieć pojazd, który chcecie kopiować. Oczywiście musi być to przerwania pojazdów. Jeszcze jest jeden wymóg tutaj, a między innymi właśnie na ten MCO musi być to droższe, musi być tym krótszym, tym przodem takim właśnie, zaraz wam pokażę. Nie ten niestandardowy, tylko właśnie ten, o, właśnie tego musimy kupić. Jeżeli go nie macie, to musicie go kupić. Jeżeli go macie, no to już oczywiście jesteście gotowi do glitcha. Potrzebujemy jeszcze Eclipse Tower i musi być tak, że jakiś pojazd, który chcemy się pozbyć w klubie nocnym lub arenie. Więc to są wymogi, niestety jest ich sporo, ale glitch jest bardzo prosty i szybki, spójrzcie. Czyli najlepiej opłaca się sprzedawać pojazdy od Beniego z areny i właśnie dzięki temu, że nasz pojazd MCO jest właśnie z tym krótszym przodem, dalej wjeżdża i teraz jak zaparkujemy nasz EC, to w momencie, kiedy z niego wychodzimy, musimy właśnie nim stanąć tutaj pod ścianą. Kiedy z niego wychodzimy, mamy niebieskie kółeczko, a kiedy do niego wchodzimy, mamy u górnym lewym ekranie, że po naciśnięciu w prawo wjeżdżamy po prostu do MCO. Tak musi być. Teraz po prostu teleportujemy się gdzieś w okolice Eclipse Tower. Możecie skorzystać z skrótów, które są w mojej ekipie, dodane przez Mariosa.pl. Właśnie porobił te fajne skróty centralne. Ja je miałem, ale mi się usunę. Nie wiem, właśnie muszę się zabrzeć z powrotem za nie. A jak nie, no to po prostu korzystacie z akcji, tak jak ja, czyli dołączacie, wybieracie akcję na mapie, dajecie tip kwadrat, po czym teraz dołączacie do znajomego, który ma inny tryb, czyli klikacie w znajomego, wyskakuje wam czarny ekran, znowu wchodzicie na tego samego znajomego na tym czarnym ekranie i przyciskacie ponownie dołącz do niego i pokazuje wam się komunikat drugi z innym trybem celowania. Oczywiście jak ma inny tryb celowania, jeżeli nie, to wybieracie innego znajomego lub idziecie po prostu na społeczność i w społeczności wybieracie obojętnie jakiego gracza. Dzięki temu dołączacie do niego w innym trybie celowania i na tym komunikację z innym trybem celowania anulujecie go po prostu na kółeczku lub tam na B, chyba jest na Xboxie, i wychodzicie z akcji i odradzacie się w miejscu, gdzie jest akcja, czyli jest to taki teleport dla każdego już pewnie znany. I teraz udajemy się do swojego biura w Eclipse Tower. Nie wiem, czy działa to w innych, ale generalnie chodzi o to, że musicie mieć tutaj właśnie napady, czyli musicie mieć właśnie z napadami ten pokój przygotowany i teraz będziemy wykonywać taką szybką akcję, która jest oczywiście banalna, nie sprawi nikomu żadnego problemu, kilka prób i na pewno każdemu z was się uda. Czyli udajemy się do pokoju z napadami, teraz będziemy wykonywać taką operację, że musimy trzymać opcję napadzie i puścić opcję i od razu kliknąć pad w prawo, a nawet jednocześnie, jeżeli macie problem z takim wychwyceniem tego, to jednocześnie puszczacie opcję i pad w prawo, aby uzyskać właśnie taki obraz, że z tyłu widzicie mamy ścianę z napadami, a z przodu mamy opcję właśnie z gry. Teraz wchodzimy na online i dajemy zarządzanie właśnie tutaj tym właśnie kryminalistą. Klikamy w kryminalistę, wychodzimy aż do tego momentu, jak mamy tą ścianę, czyli dajemy tam dwa razy B, interakcję i teraz wybieramy styl wnętrza i klikamy. Będą nam błyskały się właśnie ekran na czarno, tak jak mi raz się błysnął, ale wam się może błysnąć nawet 5-6 razy i po czym, jak już przestanie błyskać, bo teraz potwierdzamy po prostu wystrój. Nie tracicie tutaj żadnych pieniędzy, nie klikacie. Klikacie X-em i nie zostaje wam pobrana żadna kwota, więc nie tracicie nic. Klikacie do tego momentu w ten wystrój, aż przestanie wam migać ten czarny ekran.
Gdy już się to stanie, dajecie kółko, wychodzicie z tej ściany, jak widzieliście, nie miałem mapki i właśnie tak ma być. Jak nie macie mapki, wszystko się udało. Jeżeli macie mapkę, no to niestety musicie powtórzyć akcję właśnie z tym klikaniem w start i w prawo. Teraz udajemy się, gdzie macie elegy, jakieś na pozbycie się, czyli albo arena, albo klub nocny. Znowu się teleportujemy, żeby było szybciej. Oczywiście chyba możecie skorzystać z helikoptera, ale Secure Server, nie jestem pewien, nie próbowałem. Robię to szybko teleportem. Zobaczcie, filmik jest tylko na początku przewinięty. Ten etap wyjazdem do bunkra, tak to cały czas macie full czas tego filmiku. Teleport i już kierujemy się do pomieszczenia, do garażu, gdzie znajduje się pojazd, który chcemy się pozbyć. Najlepiej darmowe Elegy, Faggio. I po prostu wsiadamy do niego, dajemy D-pad R2 na PlayStation, RT na Xboxie, czyli gaz. I musimy wyjechać pojazdem na zewnątrz, oczywiście respimy się na zewnątrz, na piechotkę, bez pojazdu. Czyli wchodzimy do Elegy, dajemy R2 i wyjeżdżamy na zewnątrz, ale ukazujemy się właśnie bez pojazdu i tak ma być. Musicie się odrodzić bez pojazdu. Teraz teleportujemy się szybciutko pod bunkier. Skakujemy do bunkra. I już praktycznie mamy glitch załatwiony. Teraz sprawa z tym właśnie podstawieniem Easy, że tam pod ścianą podstawiłem. Nie jest to z przypadku, jest to celowe, ponieważ czasami, nie zawsze, ale zazwyczaj kopia jest zmrożona, czyli ten pojazd nie możemy nim jechać. On się skopiuje, ale nie możemy go poruszać. I dlatego musimy wjechać pod MCO, właśnie pod tą ścianę, żeby mieć ten komunikat o D-pad w prawo, a jednocześnie musimy mieć niebieskie kółeczko. Czyli dlatego to jest tak zrobione i pokazane na samym początku, ponieważ jak jest zmrożony pojazd, nie przesuniecie go, nie wjedziecie nim do MCO, a to jest niezbędne, aby go zapisać. Dlatego musicie zrobić to tak ładnie i tak jak ja. Dodam wam tutaj, że możecie w tym glitchu kopiować także opresory, motorki, także tu jest bomba. Także dla tych, którzy nie posiadacie takich pojazdów, to opresor również tutaj wchodzi. Dwójeczka oczywiście. I zobaczcie, teraz wchodzę do pojazdu, zmienia mi się tablica rejestracyjna, czyli już jest kopia. Teraz musimy wyjść z tego pojazdu, jeszcze nic nie klikamy, nie wjeżdżamy do MCO, tylko wychodzę z pojazdu, wchodzę do MCO i wychodzę tymi przednimi drzwiami MCO. Nie możemy się odwrócić i wyjść, ponieważ wtedy zostaniecie czarny ekran i zwiesi wam się, musicie wszystko zaczynać od nowa. Czyli wychodzicie przednimi drzwiami, wchodzimy przednimi drzwiami, wchodzimy do naszej kopii EC nowymi tablicami i teraz już dajemy po prostu D-pad w prawo, aby wjechać tym pojazdem, zapisać. Oczywiście dostaniemy komunikat, że tam już znajduje się pojazd, chociaż widzieliście, że był pusty MCO. Właśnie tak ma być, czyli dajemy D-pad w prawo. Tak jak mówię, zazwyczaj ten pojazd się mrozi, ale nie zawsze, ale dla wiecie, Pan Bóg szczerzonego szczerze, więc dla pewności lepiej sobie od razu wjechać. Mi się raz go nie przesunąłem, zostawiłem go z przodu przy pierwszej próbie i był zmrożony. Teraz, nie wiem, chyba nie był zmrożony, ale teraz na przykład jak już jest zapisany, wyjeżdżamy nim, aby zaczynać glitcha ponownie. Oczywiście jak macie więcej pojazdów, leci to lepiej, tych darmowych, bo po prostu szybka sprawa. Czyli teraz zobaczcie, mogę nim jechać. Czasami jest tak, że jest zmrożony, więc wtedy musicie tylko założyć, wejść na kreatora i zmienić utworzyć nową sesję i to jest wszystko, co musicie zrobić, zaczynać tak samo od początku. Czyli zobaczcie, teraz widzieliście, podjechałem pod ścianę, wyszedłem z pojazdu i nie miałem niebieskiego kółka. Musicie właśnie ustawić tak pojazd idealnie, aby mieć to niebieskie kółko, jak z niego wychodzicie. Spójrzcie, nie mam niebieskiego kółka, czyli teraz jest, byłby glitch nieudany. Musi być to kółeczko wjazdu do MCO. Jak wam się zmrozi pojazd, to już nic nie zrobicie bez kółeczka. Nie przesuniecie go w żaden sposób, dlatego jest ważne ustawienie tutaj pojazdu, jakby później kopia była zmrożona. A więc jak widzicie, glitch jest banalnie prosty, szybki, także myślę, że wielu z was z niego skorzysta i wielu z was będzie zadowolona z tego glitcha. I pamiętajcie jeszcze jednej ważnej rzeczy, że u Opsiego nie ma, nie było i nigdy lipy nie będzie. Yo, pozdro dla was, kopiujcie, bo aktualizacja się zbliża.